Czemu, panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasie niedoli? Psalm 10, werset 1. Pytanie, dlaczego, jest dozwolone. Biblia pokazuje nam, że możemy wobec Boga zadawać pytanie, dlaczego. Oto parę przykładów. Pierwszym z nich, który tutaj chciałbym omówić, jest przykład synów Koracha. Pytali Boga, dlaczego zapomniałeś o mnie, dlaczego mnie odrzuciłeś, dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, ukrywasz przede mną swoje oblicze. Psalm 42, werset 10, Psalm 43, werset 2, Psalm 88, Psalm 88, werset 15. Asaf, pisarz pieśni, rozmyślał na temat smutnego stanu swojego ludu i pytał, dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Dlaczego sroży się gniew Twój na owce pastwiska Twojego? Dlaczego cofasz rękę swoją, a prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Tak czytamy w Psalmie 74 i wersecie 1 oraz 11. Jako ludzie nie mamy do tego prawa, aby Boga sadzać na ławie oskarżonych. Nie. Bóg nie jest zobowiązany, aby się przed nami tłumaczyć. On jest łaskawy i pozwala nam, abyśmy opowiedzieli Mu cały nasz smutek i zwątpienie i postawili Mu pytanie, dlaczego. Każdy, kto z modlitwą i błaganiem przychodzi do Boga i przy tym nie zapomina Mu za wszystko podziękować, co dobrego od Niego otrzymał, doświadczy, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wypełni jego serce. Filipian 4, rozdział od 6 do 7 wersetu. Wskazówkę na ten temat, na ten temat wewnętrznego pokoju, wskazówkę na ten wewnętrzny pokój, którego doświadcza modlący się, znajdujemy w psalmach 42 i też w wersetach z psalmu 74, 88 i 43. Wskazówkę na ten wewnętrzny pokój, którego doświadcza modlący się, znajdujemy na przykład w psalmie 42, który zawiera powtarzającą się zachętę: ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę, On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Tak mówi psalm 42, werset 6 i 12. Również Asaf dochodzi do wniosku: Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem. Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi. Tak, Bóg pragnie tego, co dobre dla mnie, tego chcę się mocno trzymać. Czy sam masz pytania, dlaczego? Przynieś je w modlitwie przed Boga, a otrzymasz Jego pokój.